Drogie panie, paznokcie już są gotowe, teraz oczywiście make-up, który zresztą też już jest gotowy. Spójrzmy jeszcze proszę na projekt, który został przygotowany przez Marietę, zanim zobaczymy faktycznie na naszą modelkę Martę. Tak miał wyglądać nasz makijaż sylwestrowy, czyli widzimy na obrazku, że to oko jest bardzo podkreślone, jest takie ciemne, hipnotyzujące, tak jak wspomniała Marietta. No i teraz możemy nareszcie zobaczyć, jak to wygląda na żywo, jak to wygląda na naszej modelce, na Marcie. Wspaniały efekt, który uzyskałyśmy. Tak jak wcześniej z Marietą rozmawiałyśmy, Marta już ma fantastyczne oko, takie kocie oko, więc tutaj, jak Marietta mówiła, wiele nie trzeba, żeby ten look był taki fajny, prawda? Dokładnie, bo w sumie użyłam dwóch kolorów plus jednego tego właśnie rozświetlacza na te punkty świetlne. Co się zmieniło od ostatniej chwili, kiedy się widziałyśmy, już mówię. Był, tak jak wcześniej mówiłam, właśnie czarny cień położony na zewnętrzny kącik, do tego właśnie oko okonturowane w całości czarną kredką. Do góry też doszedł jeszcze cień. Marta, proszę, zamknij na chwilę oczy. O, super. O, dołożyłam jedynie właśnie szary cień i to, na co musimy uważać właśnie przy wyborze szarych cieni. One często wypadają na naszych oczach jak niebieskie, dlatego warto właśnie przemieszać je z jakimś właśnie beżem czy coś takiego, żeby tym bardziej upewnić się, że ten szary faktycznie będzie miał kolor srebra, a nie kolor niebieski. Także właśnie dwa kolory zostały połączone i tutaj właśnie na środek powieki i podług brwiowy oraz tutaj w wewnętrznym kąciku oka użyłam właśnie tego rozświetlacza, delikatnie go wklepując, aby uzyskać takie właśnie świetliste, iskrzące się spojrzenie. Co więcej, tak ciemny makijaż oka bardzo wybija nam kolor oczu właśnie i jasny. Marta z natury w sumie nie ma aż tak jasnego koloru oczu, ale tutaj wydaje się przy tym makijażu to oko bardzo takie właśnie jasne, zupełnie właśnie takie rozświetlone. Jeszcze fajniej to w ogóle wygląda przy niebieskich, jasnych oczach. To rewelacyjnie wygląda. Właśnie tak ciemny makijaż świetnie to podkreśla. Super. A powiedz mi, czy taki makijaż bardziej właśnie pasuje do blondynki czy do brunetki? Bo zawsze się zastanawiamy, jaka pani co ma dla siebie wybrać, żeby było najlepiej, tak? Tutaj mamy dzisiaj brunetkę. Kolor oka też brązowy. Powiem tak, w takim makijażu na pewno nie będą czuły się dobrze osoby, które po prostu się nie malują. Jeżeli chodzi o podział właśnie brunetki, blondynki, uważam, że teraz w ogóle bardzo jest modny taki makijaż dla blondynek, przy czym jednak te brwi raczej staramy się w tym momencie rozjaśnić niż przyciemnić i wygląda to również bardzo ciekawie i tak awangardowo, także jak najbardziej polecam coś takiego, wersja dla odważnych. Natomiast myślę, że tutaj bardziej naturalnie wygląda taki makijaż ciemny, oko podkreślone przy ciemnych włosach. Natomiast przy jednym i drugim... Brunetki ponoć są takie bardziej z pazurkiem, prawda? My dokładnie. Możemy potwierdzić, ja trochę mniej, ale wy na pewno. Tak, coś w tym jest. Powiedz mi, czy tutaj również użyłaś eyelinera do wykonania... Tak, do tego, ale jedynie właśnie na górną tutaj powiekę, jedynie po to, żeby przyciemnić jeszcze tą linię rzęs, ponieważ, drogie panie, pamiętajmy, że mocno wytuszowane rzęsy to podstawa. Jeżeli nie będziemy w stanie nałożyć sobie na te wytuszowane rzęsy tych kępek rzęs, czy właśnie tych sztucznych rzęs, o których mówiłyśmy wcześniej, zawsze te mocno wytuszowane rzęsy i eyeliner, no to jest jednak klasyka, podstawa i bez tego ciężko się obejść w sylwestrową noc. Jeszcze przypomnę i jeszcze raz pokażę może te sztuczne rzęsy, które na pewno będą hitem po prostu w Sylwestra, bo każda z pań chce mieć to oko optycznie większe, prawda? Chce, żeby właśnie ten wzrok hipnotyzował. No i tutaj przepięknie, przepięknie możemy... Tak, Tomek, proszę. Tutaj mi operator macha, że nie pokazuje do tej kamery. Mogą już teraz panie zobaczyć. Rzęsy bardzo, bardzo długie. Ale teraz pytanie, jeśli niestety natura nas nie obdarzyła, te rzęsy mamy bardzo, bardzo małe, w jaki sposób przykleimy takie sztuczne rzęsy? To będzie bardziej problematyczne. Nie, po prostu wybieramy w tym momencie model krótszy takich rzęs, nie decydujemy się na te najdłuższe, powiedzmy, rozmiary tych rzęs, tylko coś bardziej przypominające naturalne nasze rzęsy. Te już by były zbyt dramatyczne, raczej kierowałabym się tutaj w bardziej delikatną wersję, naturalniejszą, wtedy
ten efekt właśnie będzie wzmocniony tych naturalnych rzęs, ale zarazem będziemy wyglądały jak my, a nie jak ktoś zupełnie inny, także jak najbardziej polecam przetestowanie sobie też takiej bardziej naturalnej wersji. Oczywiście, że tak, nie chcemy być przecież tej nocy przebrane, chcemy być ubrane, ale chcemy olśniewać. Dobrze, jeszcze na sam koniec usta, które też zostały delikatnie tylko podkreślone, żeby właśnie nie przyćmić tutaj tego wzroku, tych oczu. Tak, dokładnie. To, co jest bardzo ważne w makijażu, kiedy już malujemy sobie tą twarz, to właśnie oko, nasze usta w międzyczasie wysychają. Także warto pamiętać, żeby zabezpieczyć je właśnie jakąś warstwą natłuszczającą, czy to będzie coś na bazie jakichś takich oleistych substancji, czy zwykła wazelina. Bardzo ważne jest to, żeby te usta były nawilżone. Następnie, aby trwałość pomadki była dłuższa, warto sobie zaopatrzyć się w konturówkę. Tutaj wybrałam w takim odcieniu cielistym, w kolorze skóry. Jaśniejsza niż pomadka powinna być konturówka. W zasadzie najlepiej, jakby była taka sama, jak właśnie pomadka, ale wiadomo, nie mamy tych kosmetyków aż tyle, żebyśmy mogły sobie po prostu przebierać na lewo i prawo. Także ja tutaj użyłam jaśniejszej pomadki, ale w sumie kolory są zbliżone, jeżeli chodzi o tonację kolorystyczną. Następnie nałożyłam błyszczyk. Tutaj jest to profesjonalna firma, właśnie specjalna do makijażu. Także ten błyszczyk ma również przedłużoną trwałość i warto, jeżeli znajdziemy swój ulubiony kolor, zaopatrzyć się w taki właśnie profesjonalny kosmetyk i nosić go w torebce ze sobą zawsze. A następnie na to jeszcze bezbarwny błyszczyk, taki bardzo delikatnie opalizujący, tak, uwydatni, powiększy, także usta są takie świetliste, właśnie powiększone i bardzo fajnie harmonizują te kolory, mimo tego, że jest kolor i tu, jest na policzku odrobinę różu w kolorze różowym i na oku jest srebro, fajnie te kolory harmonizują, róż ze srebrem delikatnym bardzo fajnie wygląda. Super, super, wobec tego ostatnie spojrzenie już teraz na Martę, tak wygląda efekt końcowy pracy Marietty Siminiak. Przypominamy, że to jest oczywiście make-up sylwestrowy, bo do Sylwestra zostało zaledwie 3 dni. Dziękuję serdecznie Wam za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Drogie Panie, drodzy Panowie, z Wami już się żegnam. Życzę wszystkiego najlepszego właśnie w nowym roku. Widzimy się już 2 stycznia. Życzę Wam hucznej imprezy sylwestrowej do białego rana. No i mam nadzieję, że zdrowi i szczęśliwi zobaczymy się już w nowym roku. Do zobaczenia. Partnerem telewizji ONTV jest Deco Culture. Partnerem telewizji ONTV jest Kupiec Poznański.